gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie, na dzisiejszą niedzielę Kościół każe nam czytać urywek z listu świętego Jakuba. Sam w sobie, w całości, list ten jest perełką. Przede wszystkim moralności chrześcijańskiej i bardzo praktycznych porad dla naszego życia. W sposób szczególny jednak w tym konkretnym urywku święty Jakub gani dzisiaj pewną, jak grzmi miłą niestety całemu otoczeniu, wszystkim, wadę, którą jest gniew. Czym jest gniew? Gniew jest pewnym poruszeniem duszy, namiętnością, sam w sobie moralnie obojętny i jak wszystko, co Pan Bóg stworzył, dobre. Jednak jeżeli wymknie on się spod kontroli rozumu, jeżeli zamieni się w porywczość, w obraźliwość, w chęć zemsty, to wówczas będzie nas także moralnie obciążał i nierzadko obciążał poważnie, śmiertelnie. Gniew jest nam mimo wszystko potrzebny. Wiemy o tym choćby z innych urywków Nowego Testamentu. Święty Paweł nawołuje nas: gniewajcie się, ale nad gniewem waszym niech nie zachodzi słońce. Otóż gniew jest nam, moi drodzy, niezbędny do tego, aby przeżyć. Dlaczego? Dlatego, że jak uczy nasz święty patron Tomasz z Akwinu, gniew jest tą namiętnością, której zadaniem jest reagować na zło znajdujące się w naszym pobliżu, niejako na progu naszego domostwa. Kiedy ono się pojawi, zastąpi inna namiętność, namiętność smutku. Kiedy jest jeszcze daleko, to co najwyżej jesteśmy targani obawami. On ma za zadanie walczyć z konkretnym złem, które stoi przed nami. Niestety, bardzo często przestaje on spełniać tę swoją rolę. I kiedy mówimy o gniewie, już nie jako moralnie obojętnej namiętności, ale jako konkretnej, paskudnej wadzie, to mówimy o takim poruszeniu duszy, które ma w sobie trzy etapy. Najpierw oburzenie, następnie planowanie zemsty i po trzecie wreszcie upust zewnętrzny w słowach, w czynach, czy nawet w rękoczynach. Oburzenie na to, co ktoś powiedział, na to, co ktoś robi. Tak jak tylko my i my mielibyśmy posiadać absolutną prawdę, rację w każdym momencie. Ktoś ziewnął, ktoś założył maskę, ktoś nie założył maski, ktoś nie powiedział mi dzień dobry, ktoś spojrzał na mnie z ukosa. To wszystko wystarczy, aby osoba opanowana przez wadę gniewu zaczęła gotować się wewnętrznie. I stąd od razu pojawia się kolejny etap. Już ja mu pokażę. Już ja go nauczę, jak on śmiał, kim on w ogóle jest, żeby mnie takiego, a takiego, taką, a taką, w taki, a taki sposób potraktować. Jakkolwiek irracjonalne jest to rozumowanie, to w tym pierwszym poruszeniu właśnie w ten sposób osoba gniewliwa myśli. I potem brakuje już niewiele do tego, aby dać upust zewnętrzny, najczęściej w słowach, przez krzyki, wyzwiska, obelgi, bluźnierstwa, ale jakże często i w czynach. Niejedna zbrodnia dokonana była w afekcie właśnie dzięki czy przez tę wadę gniewliwości. Gniew posiada także kilka paskudnych córeczek, jak uczy święty Tomasz. Pochopność w podejmowaniu decyzji, nieposłuszeństwo wobec przełożonych, brawurę, czyli bezpodstawną odwagę oraz niestety i bestialstwo ze wszystkimi swoimi okrucieństwami. Pismo Święte bardzo stanowczo przestrzega nas zatem przed ludźmi gniewliwymi. W Księdze Przysłów czytamy: nie zabieraj przyjaźni z gniewliwym człowiekiem, a z zapalczywym nie chodź. Nie potrzebujemy jednak słów natchnionych, słów podyktowanych przez Ducha Świętego, aby w promieniu kilometra
unikać osoby gniewliwej, która owszem, będzie wywoływała w nas przestrach, ale nigdy nie wzbudzi w nas prawdziwego szacunku. Nigdy nie będzie skłaniała nas do oddawania jej czci, autorytetu i co więcej, jakże często będzie tak naprawdę ta jej gniewliwość powodem do naszego pogardzania i lekceważenia tą osobą. Wszyscy prędzej czy później orientujemy się, że owo poruszenie grzechu jest de facto śmieszne i dziecinne. A osób śmiesznych i dziecinnych nikt z powagą nie traktuje. Człowiek gniewliwy będzie przypominał zatem dzikie zwierzę. Dzikie zwierzę, które nie używa rozumu. Znowu, święty Tomasz mówił, że gniew wywołuje, może bardzo zabawnego obrazu, pewną opuchliznę rozumu. Tumor mentis. I rzeczywiście, kiedy pozwalamy rosnąć tej namiętności w nas, to ona niejako zaciśnia możliwość używania naszego rozumu. Jeżeli nie zapanujemy nad sobą zawczasu, to potem wszelkie zabiegi są już na nic i potem bardzo często nie będziemy odpowiadali też w pełni moralnie za nasze czyny. Ale smrodek owej wady pozostaje. I pogarszamy tak naprawdę naszą sytuację, odcinamy się od dobrego wpływu na naszych bliźnich i od prawdziwej życzliwości. Poza tym człowiek gniewliwy, jak uczy Eklezjastes, szkodzi swojemu zdrowiu. Zawiść i gniew skracają pasmo życia, mówi nam Pismo Święte. Człowiek gniewliwy postępuje nader nieroztropnie, gdyż tak naprawdę karze na sobie w pierwszym rzędzie błędy, prawdziwe bądź wyimaginowane, innych. Z tego względu jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem podjęcie zdecydowanej walki z ową wadą, która utrudnia życie nasze i naszych bliźnich, jak uczy dziś święty Jakub. Co robić? Naśladujmy marynarzy podczas sztormu. Otóż nie zajmują się oni wyznaczeniem nowego kursu, tylko starają się zabezpieczyć ładunek na pokładzie bądź zbędny ładunek wyrzucić. Ściągają, zwijają oni żagle i nie dają oni tej powierzchni, przez którą wichura mogłaby jeszcze zaszkodzić statkowi. Podobnie jest z nami. Kiedy zaczyna miotać nami wada gniewu, a namiętność gniewu wymagać się z naszej kontroli, naszym obowiązkiem jest nie działać i nie mówić. Atenagoras, jeden z filozofów przyrody starożytnych, żyjący kilka wieków przed Chrystusem, swoim uczniom podawał taką radę na opanowanie namiętności gniewu. Mianowicie, jeżeli zaczyna targać tobą gniew, to wypowiedz w myśli bądź na głos wszystkie 24 litery alfabetu greckiego. I rzeczywiście, jest to po prostu znajomość naszej natury. Jeżeli uda nam się zdystansować w tym pierwszym porywie, to my, mający to szczęście bycia ochrzczonymi, skorzystać możemy z o wiele cenniejszego środka. Będąc w stanie łaski uświęcającej w tym naporze gniewu, możemy uciec się do modlitwy. I tak też czynimy. Odmówmy w duchu choćby jedno chwało Ojcu, starając się zawiązać pysk owego gniewliwego potwora, który stara się przez nas przemawiać tą jedną modlitwą. Bardzo rzadko przyjdzie nam, choć przyjść może, użyć i gniewu w dobrym celu, w obronie czci Bożej, w obronie praw Bożych. I wtedy, i tylko wtedy wolno nam w nieskrępowany sposób korzystać z owej namiętności gniewu, wówczas świętego gniewu. Ale uwaga, święty Franciszek przestrzega nas, mimo tego generalnego zezwolenia przed korzystaniem z owej namiętności. Dlaczego? Dlatego, że przypomina ona często węża. Zaklinacz węża do pewnego czasu, do pewnego stopnia może kontrolować chociażby kobrę. Ale zdarzyć się i może, że pewnego razu owa kobra go użre. I podobnie jest
z igraniem z namiętnością gniewu. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy podatni do owej wady, nie powinniśmy w ogóle próbować nawet w sposób umiarkowany z niej korzystać. Po co to wszystko? Moi drodzy, nie tylko po to mamy walczyć z gniewem, aby uczynić zadość słowom apostoła Jakuba. Nie. Pamiętajmy o tym, że najdoskonalszym środkiem do własnego zbawienia, najdoskonalszym środkiem do zapobieżenia temu, że nasze dzieci odwrócą się od Pana Boga, jest najpierw samemu opanowanie cnót i to całego ich wachlarza, nie tylko kilku przez nas wybranych, a następne konsekwentne uczenie tych cnót naszych dzieci. Jeżeli zapomnimy o tym prawidle, to choćbyśmy nie wiem, co robili, nasze dzieci prędzej czy później od Pana Boga się odwrócą, a my być może zaprzepaścimy szansę doprowadzenia ich do nieba. Cnota łagodności, przeciwna gniewowi, jest jednym z tych środków, który najbardziej zjednuje nam serca naszych bliźnich. Ostatecznie Pan nasz Jezus Chrystus mówi do nas wyraźnie w Ewangelii: uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca. Tak jest. W greckim oryginale słyszamy, czytamy eimi praus, co tłumaczyć powinno się nie poprzez cichy, ale właśnie łagodny. Pan nasz Jezus Chrystus, wcielona łagodność, niech raczy wyjednać nam zatem tę cnotę łagodności, która wpływać będzie na serca naszych bliźnich, uczyni nasz apostolat owocnym i sprawi, że my w naszym całym postępowaniu, w pierwszym rzędzie, szkodzić nie będziemy sobie, a także nikomu innemu. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.